Trenerze, po zakończonych zawodach ze Słomniczanką, porażce 0-2, chciałoby się powiedzieć, o jaka piękna przegrana. No, jeśli można być dumnym ze swojego zespołu i pogratulować im meczu przegranego, to właśnie dzisiaj jest taki mecz. Naprawdę szczerze dziewczynom gratuluję, bo zostawiły kawał zdrowia po wczorajszym meczu, którym graliśmy na dużym boisku. Naprawdę no, chylę czoła. Czasem tak jest, że zdarzają się takie mecze, w których piłka nie chce wpaść do bramki. Dzisiaj był taki mecz, naprawdę myślę, że stworzyliśmy dobre futsalowe widowisko razem z zespołem ze Słomnik. I myślę, że nie mamy się czego wstydzić, bo ta droga, którą obraliśmy, doprowadzała nas do sytuacji bramkowych. I tak jak mówię, szczerze gratuluję dziewczynom z tego miejsca. Pracujemy dalej i chcemy odczarować Startową. No właśnie, nowy sezon, kilka nowych postaci w drużynie, a wyniki przy Startowej niezmiennie. Wciąż czekamy na zwycięstwo w części zasadniczej rozgrywek. Mam nadzieję, że nie jest to gdzieś już w kwestii psychiki, bo wydaje mi się, że hala jakby nie ma znaczenia, na której gramy. Natomiast wiadomo, że zawsze gra się dla swoich kibiców, ich tutaj przyjeżdża jak najwięcej, przychodzi. Więc chcielibyśmy im kiedyś to zwycięstwo zadedykować i ze swojej strony i dziewczyn obiecuję, że w tym sezonie to nastąpi. Dało się łatwo zauważyć, to taki dostrzegalny chyba dla każdego kibica naszych pań element, znacznie lepszą organizację gry. To cieszy mnie jako trenera, zespół myślę, że też to podbuduje, bo dużo nad tym pracujemy, naprawdę trzeba przyznać, że dziewczyny trenują w pocie czoła, często treningi trwają dłużej niż zakładamy, bo mamy wiele kwestii do wyjaśnienia. Przygotowaliśmy się do tego sezonu, myślę, że na tyle, na ile mogliśmy, poprawnie. I mam nadzieję, że tego owoce będziemy zbierać w nadchodzących meczach i że będziemy drużyną niewygodną dla każdego i że każdy zespół będzie przyjeżdżał czy na Startową, czy będzie nas gościł z lekkim niepokojem. Na koniec raz jeszcze odniesienie do potyczki z zespołem z Małopolski. Nie da się ukryć, to były zawody, wielkie zawody obu bramkarek. No tak, fantastycznie w bramce Klaudia Ciupa, w tym meczu nam pomogła bardzo. Też dla niej należą się gratulacje, bo też trenuje indywidualnie. Też tutaj uśmiech w stronę trenera na wrata, który poświęca bramkarkom bardzo dużo czasu i mamy tego efekty. Oczywiście Ania Popławska też zagrała bardzo dobre zawody, wraca do futsalu, więc również życzę jej wszystkiego dobrego i jak najwięcej takich meczów, oprócz tego rewanżowego z nami.